Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji. Piotr Emler komentuje. Piotr Emler, jako poseł PiS, zagłosuje za projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Regulacje takie jak te zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji funkcjonują w wielu krajach. Popieram intencje i jako poseł Prawa i Sprawiedliwości za takim projektem zagłosuję, zapowiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Emler. Emler był w czwartek pytany w Polsat News o to, czy rząd popiera poselski projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który, jak wskazał prowadzący, znacząco ogranicza możliwość działalności podmiotów spoza europejskiej obszaru gospodarczej. Dzisiaj ten projekt widziałem dopiero na stronach sejmowych, natomiast ta regulacja w stosunku do wielu innych krajów w Europie nie jest niczym nadzwyczajnym. Mamy możliwości wpływu z zewnątrz, w związku z tym tego typu regulacje funkcjonują w wielu krajach, powiedział Emler. Na pytanie o to, czy nie uważa, że może to pogorszyć nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które mogą odczytać, iż regulacja jest wymierzona właśnie w nich, zaznaczył, że to polscy parlamentarzyści podejmują takie, czy inne decyzje. Dodał, że nie słyszał do tej pory żadnych uwag USA co do tego projektu. Polski parlament jest od tego, aby takie rzeczy rozstrzygać, nawet trudne, nawet jeżeli niektórzy sąsiedzi, dalsi, czy bliżsi, mogą się na to obrażać, powiedział. Ja jako poseł Prawa i Sprawiedliwości za takim projektem zagłosuję, zaznaczył. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wnieśli do Sejmu posłowie PiS. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, zakłada on doprecyzowanie regulacji umożliwiających przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przejęciu kontroli nad nadawcami RTV przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.